Witam serdecznie. Nazywam się Kinga Pintal i jestem młodszym konsultantem NAV i Business Central w firmie Intersys. W ramach serii Out of the Box Business Central chciałabym dziś przedstawić kolejną funkcjonalność, jaką są cenniki i rabaty. Są one dostępne zarówno w module zakupu i sprzedaży. Ponieważ ustawiane są one analogicznie w ramach dzisiejszego wpisu, skupię się na cennikach i rabatach w module sprzedaży. Rozwiązanie Business Central pozwala na skuteczne zarządzanie cennikami i rabatami, co jest bardzo istotne na dynamicznie zmieniającym się rynku. Dzięki tym cennikom możemy ustalić indywidualne ceny dla każdego klienta, określonych grup klientów, a nawet wspierać kampanie marketingowe. Natomiast rabaty zwiększą atrakcyjność naszej oferty. Po krótkim wstępie przejdźmy teraz do utworzenia takiego cennika. Z poziomu lubki wybieramy cenniki sprzedaży. Ze wstążki wybieramy nowy, aby utworzyć nowy cennik. Załóżmy, że chcemy utworzyć cennik dotyczący promocji wiosennej. Następnie w typie przypisania wybieramy, do kogo ma być skierowany ten cennik. W naszym przypadku będą to wszyscy nabywcy. Następnie wypełniamy pole gospodarcza grupa księgowa VAT. Pole wyświetl kolumny dla cena i rabat pozostawiamy. Póki co zostawiamy stan jako wersję roboczą. Możemy jeszcze przyporządkować sobie datę, w której cennik będzie aktualny. Załóżmy, że w ramach promocji wiosennej oferujemy klientom atrakcyjną cenę 1000 zł za produkt przy zakupie 5 sztuk. Przy zakupie 10 sztuk cena będzie wynosiła 800 zł za jeden produkt, a przy zakupie 15 sztuk zostanie naliczony rabat w wysokości 50%. Kolejnym krokiem jest przeniesienie tych wszystkich informacji na wierzchę naszego cennika. W polu numer produktu wskazujemy produkt, który będzie objęty naszą wiosenną promocją. Następnie należy wskazać ilość minimalną oraz cenę jednostkową, tak jak wcześniej wspomniałam, 1000 zł przy zakupie 5 sztuk. Następnie wskażemy ten sam produkt, tylko zmienimy ilość minimalną na 10 i cenę jednostkową 800. Ostatnim wariantem będzie zakup 15 sztuk. Cena jednostkowa będzie wynosiła tyle, co regularnie. Jednak w kolumnie rabat wiersza wpiszemy 50%. Po dodaniu wszystkich interesujących nas wierszy, możemy zmienić stan cennika na aktywny. Należy jednak pamiętać, że jeśli chcielibyśmy dodać kolejny produkt, wyświetli on się nam na czerwono. Uzupełnimy pozostałe wiersze. Załóżmy 500 zł przy zakupie 20. I należy wtedy kliknąć weryfikuj wiersze. Teraz jest to kolejna oferta, która obowiązuje w naszym cenniku. Z tego miejsca możemy przejść do faktury sprzedaży, aby zobaczyć, jak Business Central szybko zaczytuje dane z cennika na wiersze faktury. Załóżmy, że to będzie dla jakiegoś przykładowego nabywcy. Ustalamy nasz produkt 1006 dla ilości 5. Business Central automatycznie zaczytuje dane z cennika. Zobaczmy jeszcze cenę, jaką zaczyta dla ilości 15 sztuk, ponieważ tam ustawiliśmy rabat procentowy. I faktycznie w polu rabat wiersza wyświetla nam się 50. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę oraz zachęcam do śledzenia naszego bloga oraz zapoznania się ze wcześniejszymi wpisami.